Witajcie w 14 odcinku z serii Ski Jumping News. Jesteśmy już po zakończeniu letniego Grand Prix 2018, którego finał został niestety odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych. Ostatni konkurs letniego cyklu miał się odbyć w ostatnią środę w Klingenthal, jednak w związku z jego odwołaniem, ostatnim konkursem letniego Grand Prix 2018, były zawody w austriackim Hinzenbach. Konkurs ten padł łupem Daniela Hubera, który wyprzedził Szwajcara Kiliana Payera oraz Niemca Karla Geigera. Czwarte miejsce zajął Jewgeni Klimow, który zapewnił sobie w ten sposób zwycięstwo w całym cyklu letniego Grand Prix. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Karl Geiger, natomiast trzecie Piotr Żyła. Kamil Stoch znalazł się niestety tuż za podium ze stratą zaledwie 6 punktów do Żyły. W ten sposób zakończyły się letnie starty w roku 2018. Najbliższe konkursy skoków narciarskich odbędą się już na śniegu w ramach Pucharu Świata. Do tego czasu pozostało jednak jeszcze półtora miesiąca. Przejdźmy teraz do tego, co jeszcze w ostatnim czasie działo się w świecie skoków narciarskich. Jeden z najlepszych francuskich skoczków ostatnich lat, Ronan Lamy-Chapuis, postanowił zakończyć sportową karierę. 25-letni skoczek 12 razy w karierze wchodził do czołowej 30 konkursów Pucharu Świata. Jego najlepszym rezultatem było 11 miejsce zajęte w roku 2014 w Sapporo. W tym samym roku wywalczył również tytuł mistrza Francji. Jego ostatni start w zawodach najwyższej rangi miał miejsce podczas kwalifikacji do konkursu w Bischofshofen w roku 2017. Właśnie w tym roku zmagał się on z nowotworem kości, co w znacznym stopniu przyczyniło się do jego decyzji o zakończeniu kariery. Ostatnia wiadomość w dzisiejszym filmie to kolejny uraz, którego nabawił się norweski skoczek Kenneth Gangnes. Niespełna rok temu nabawił się już czwartego w swojej karierze zerwania więzadeł w kolanie. Z powodu kontuzji kolan stracił on dwa ostatnie sezony, natomiast przed około tygodniem nabawił się urazu mięśni uda. Na szczęście nie jest to szczególnie dotkliwa przypadłość, która wynika prawdopodobnie z przeciążenia treningowego. Gangnes w ostatnim czasie bardzo dużo czasu spędza na siłowni, natomiast jego powrót na skocznię miał nastąpić w najbliższych dniach. Przez przeciążenie organizmu, które doprowadziło do urazu, jego powrót na skocznię odwlecze się w czasie o kilka kolejnych tygodni. Jest wielce prawdopodobne, że pierwsze skoki Gangnes odda dopiero na początku listopada i być może będą to już próby oddane na śniegu. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Za tydzień o tej samej porze czeka Was nowy film z serii Ski Jumping Q&A. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania poprzednich. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia.